że wróćmy, bo on będzie droższy, jakbym chciała go kupić jeszcze raz. Weźmy kuchnię. Może piecyk indukcyjny. To też fajnie wygląda. Klasyczne. Tu są gadżety, ale nie chcę się skupić na razie na gadżetach, bo w sensie zrobimy sobie na przykład jadalnię, bo chcę mieć te pieniądze na pokój dziecka. Więc nie chcę też przegiąć pały. Kosz z wikliny, ten fajnie, też fajnie wygląda ogólnie. A, tu jest taki, o, pojemnik na odpadki. Sprawdźmy, jakie mamy urządzenia. Jest dużo rzeczy, z których ja na przykład w ogóle nie korzystam. Co my tu mamy? Zmywarkę mamy. Nie, zawodność 5. Czyli ja mogę w szafkę i tylko blat mi się przykryje. To wrzućmy w zmywarkę w takim razie. W miarę pasuje. Ale takiego do recyklingu śmieci, jak był w Simsach 3, to chyba nie ma, co? Tylko zwykły kosz na śmieci. Dobra, sprzedajmy go. Weźmiemy zwykły, trzeba będzie śmieci wynosić najwyżej. Coś musimy w tym domu też robić. Taki? O, jaki wielki! Nie, takiego wielkiego to ja nie chcę. Ten jest spoko, serio. No, niech stoi. Całkiem przyjemnie wygląda. Dobra, i na razie sobie muszę poradzić. Chciałabym zobaczyć zasłony. Ozdoby, oświetlenie? Nie. Wiem, co chciałabym, zanim w ogóle cokolwiek zrobię, zapłacić rachunki, słuchajcie. Pokaż rachunki. Mogę prąd sprzedać. Sprzedaj prąd. Sprzedaj wodę. Nie mogę tych rachunków zapłacić. Dlaczego? Niezapłacone rachunki. Nie tak. Zapiszę, tak, jeszcze drzwi, jeszcze zrobić, dokończyć, zaraz zrobimy, tylko rzeczy z nim się ładnie komponowały z życzeni. No, zaraz zobaczymy. Tylko chciałam zapłacić rachunki, żeby, wiecie, mieć jakby budżet, nie? No cóż. I chyba się coś popsuło. No, spróbuję zaraz najwyżej skończę. Spróbuję przelogować grę. Zrobimy sobie przerwę po prostu. Dekoracje. Boże, my już 3 godziny gramy. Zobaczmy, zobaczmy. O, jakie fajne są. O. Są wysokie. Znaczy oczywiście nie na te okna, nie teraz, ale jak to fajnie wygląda. Wow. I wykończenie, nareszcie dali wykończenie. Spoko, fajne, fajne. Gdybyśmy sobie tu jakieś takie... O ja, o ja.
Są jakieś mniejsze te plącze? Wiecie, czego mi brakuje? Możliwości rozsunięcia widoku. Oczywiście sobie, może tak, posprawdzamy sobie na ścianie, bo my sobie oczywiście je wrzucimy na MoveObject'cie. Tu są już te. No, takie zielone na przykład. W sumie niebieskie są bardziej niż zielone. O, ale zielone mogłyby spoko wyglądać. Czy one też mają zwykłą wersję? To są z takim domkiem. To są zawartości? Nie. Kiedy? Nie ma. W sumie te zasłony i tak zasłaniają ten łuk, więc można go zamienić na normalny łuk, do którego zasłony się ładnie przyczepią. W sensie nie rozumiem, co masz na myśli. Nad przejście i normalnie dadzą radę. W sensie nie rozumiem, co masz na myśli, Dershi, w sensie teraz. Tu byśmy sobie też takie zrobili. W środku. Z jednej i z drugiej strony. Tylko nie wiem, czy chcę z bąbelkami. Jeszcze się zastanowię. Ja tu kiedyś używałam takich, chyba tych w sumie. No, że one były takie jakby szmatki powieszone na bok. Też to spoko nawet wyglądało. I one miały takie odjechane wzory, no. O, miękkie na przykład. I tego czegoś między kolumnem. No, to co z tym? Bo jakby... Że one to zakryją, no zakryją. A, chodzi ci, żeby na drzwi to zmienić. W sumie na łuk drzwiowy. W sumie można by. No są też takie, po prostu. Czekajcie, muszę spróbować. Pytanie brzmi, czy będzie łuk w takim kolorze. A śmiem wątpić. Właśnie. Czy kolumny nie zakryją łuku? Tego nie wiem. Chyba nie. Ten jest taki mega szeroki w ogóle. No, możemy spróbować. Jak coś. Tylko teraz, jak ja się mam tego pozbyć? Może ścianę po prostu wstawić na nowo?
Nie da się w ogóle chyba w kolumny wsadzić tego łuku. Albo przez coś blokuje. Może przez drzwi. Przez, nie wiem, ten... Albo przez dach, albo cholera wie. W ogóle jaki to jest, patrz, jaki ten łuk jest mały w stosunku do tych drzwi. Ewentualnie ten. Możemy spróbować, nie? Jakby to nas nic nie kosztuje. Steel nie wybrałam, które chcę zasłony jeszcze, więc te też są spoko. Takie po prostu rozsunięte. Te z bąbelkami chyba najlepsze wrażenie robią. Chyba żeby takie, chyba żeby te po prostu, tak wiecie, o, że niby tu będą nachodzić na przykład, też trzeba na mufołczek się zrobić. Bo nie chciałam tych okien zasłaniać. Aha, w ogóle wyryźnęłam se te, świetnie. Jak się wyceluje zasłonami nad ten, to powinno się nie rozumiem, co masz na myśli nad łuk, bo nie. Chyba, że te są po prostu za długie. Ale jeszcze patrzę, zanim podejmę decyzję. Te nie. O, jeszcze są takie w sumie, tylko czy mamy tu jakieś gładkie? Nie, nie bardzo, bo to też by było spoko, gdyby były gładkie. Tu co mamy? O Jezus Mariko. Widzisz? Niektórych się nie da powiesić nad łukiem. Ja wiem, że na mufobjekcie to zazwyczaj wieszałam, właśnie, żeby się nie mordować z ustawianiem. Niemniej, no tak czy siak nam się uda, tylko nie wiem, wydaje mi się, te się wydają takie najbardziej sympatyczne ogólnie, tylko nie wiem, czy chcę zasłaniać, wiecie, czy chcę zasłaniać to światło tu. Wygląda to nieźle. Moglibyśmy pojedyncze takie wrzucić. Nie, to są już inne. Albo na przykład po prostu tak i z drugiej strony. Tylko teraz... Niezle miła. No, na przykład zrobiłam move object i zobaczone skakują od razu na tą. No, tylko że teraz tak, nie mogę tych.
tej zasłony porzucić tak, o, może by tu, wiecie, z tej strony. Nie wiem, czy chcę zasłaniać wszystkie okna, bo stracimy ten widok, który tu jest. Jakby jeszcze to musimy przerobić. To czekajcie, skończmy jeszcze to. Chyba że w środku chcemy zasłonić. Tak jakby środek ewentualnie uchronić przed wiatrem. Liściaste na zewnątrz. Dzięki, Mariolka. Właśnie myślę, czy nie wziąć... Na przykład nie dać tych tu. Bo wiecie, że w środku może będziemy chcieli od, nie wiem, wiatru się osłonić, tak? Boże, daj mi cierpliwość. Myślę, że to będzie za dużo. Tu byśmy te zielone może zostawili. To też będzie tak łączyć trochę tą przestrzeń jedną z drugą. Ta zieleń przełamie środek. Weźmy sobie ten stół na dół. Z powrotem. Coś mi tu wpadło, nic mi tu nie wpadło, czego bym się chciała pozbyć. Tak, takie odjechane tu rzucę. Też by były ogólnie spoko, na przykład takie, nie? Te bardziej pasują nawet do tej ściany z tyłu. Albo takie. Ale tych znowu nie ma zamkniętych. Albo te po prostu. Rolety tu wrzucić. Ale zasłony wyglądają przyjemniej. Dobra, zostawmy zasłony. Bo teoretycznie to jest do tego, nie? Można wtedy, one nie są takie puste. W sumie można by je rzucić też. A jakie są kolory? A te miodowe najlepiej wyglądają. Takie, wiecie. Żeby trochę te okna jakby wykończyć. O! O! Nawet z zewnątrz to nieźle wygląda. No i teraz kwiaty, nie? Do tego... Dobra, zobaczmy, jakie mamy kwiatki. Zobaczmy, jakie mamy kwiatki. Drewno dopasowane. No, nawet. Teoretycznie mogłabym taką samą roletę rzucić tu i wtedy mamy problem z głowy. Zakładam, że dałoby się to tu... wsadzić. No, może jakbym pomanewrowała albo wsadziła najpierw roletę, wiecie, a potem drzwi. O. No, potem drzwi, ale będą haczyć głową, jak będą przez to przechodzić. Ale miałoby to sens, gdyby były na jednej wysokości, nie? Dobra, nieważne. Kwiatki. Zacznijmy od wiszących. Może? Wiszące zawsze spoko. Ja sobie tu powyciągam może najpierw, co bym chciała wstawić. Gdzie z dołu jakieś większe, to będzie za duże. To mogłoby być na tarasie.
Kwietnik w ogóle. Teoretycznie w ogóle moglibyśmy sobie tutaj teraz na przykład wstawić jeszcze te zioła takie wertykalne. Też by spoko wyglądały. No, takie te zioła, nie? Dobra, to jest spoko. Tylko to zajmuje sporo przestrzeni na ziemi. Nie wiem, czy oni tu potem nie przejdą w tym kącie. Nie wiem, przejdą w drugim, ale czy ja chcę blokować drogę? O, drzewko pomarańczowe wygląda spoko. Jakaś taka duża paprotka. To jest nice. To ma fajne kolory. O, to też jest spoko na taras na przykład. Albo do salonu. Też na taras lepiej. Możemy sobie zasłonić, słuchajcie, okna bluszczem. Trochę zbyt futurystyczny. To będzie spoko. O, ale takie na przykład, jakbyśmy sobie na zewnątrz powiesili. Nad wejściem w ogóle, słuchajcie. O, jaki bukiet. O, i poprotkę. Te są zajebiste. Tylko to prędzej na tej ścianie, nie? Ej, może fajnie wyglądać. Dobra, to ja zobaczę, jak okna będą wisiały. To też jest spoko. I to całkiem niewiele miejsca zajmuje. Myśmy to mogli wrzucić tak. Pod ten. Wiszący w tę stronę. Do kąta może. O. Do samej ziemi. Nice. Tu mu listki mogą nawet na zewnątrz wychodzić. Drzewko pomarańczowe obok. Dobra. I tu jakieś świeczki musimy postawić. Że w zieleni nie bardzo są. Mam nadzieję, że te simy tędy przejdą, nie? W sensie tędy na bank, nie? Chyba, żebyśmy to troszkę, może tak. O. To może tu jednak. Co wy na to? Pasuje? Tylko bluszcza byś dał nad wejście, tylko trochę pomniejszonego. Ja bym w ogóle te krzesła tu zmieniła jeszcze. To jest jakby inny element. No jakieś takie bardziej ala wiklinowe czy coś. Bo stolik mi się podoba. Ogólnie wygląda spoko. Masz bukiecik, może schowamy gdzieś na razie. Nie wiem gdzie jeszcze. Niech tu stoi na skrzynce.
Jako z tych wygodniejszych, nie? A jest siedzonko dla dziecka, no mnie nie kojarzyłam. Poducha z czapy. Może takie z kawałka drewna. O, te by mogły być spoko. Może takie? A może każde inne? Nie wiem. Mi się podoba ten kwiatek ogólnie tu. Ale boję się, że nie siądą do... Że nie siądą do krzesła. Jeszcze są takie bardziej klasyczne. Te klasyczne też mi się podobają. Takie po prostu damy. Ha, tu nie wejdzie, bo przez drzwi nie wejdzie. Chyba że pozbędziemy się tych bocznych i wtedy może przejdą obok, co? Muszę to wstawić tu na razie. Zobaczymy. Ja tak. No. No wygląda ładnie. No wygląda ładnie, kurde, no. Podoba mi się. Jeszcze musimy jakieś światło tu zapodać. Co proponujecie na światło? Oświetlenie. O, jakie ładne te. Jaka ładna lampa. No, zaraz puścimy właśnie kogoś, tylko te drzwi wstawię jeszcze z przodu. Jakieś wiszące coś? Sprawdźmy. Czy jest coś? Rybę możemy wstawić. Jest taki on. Myślę, że całkiem spoko z tymi koszykami. Tu mamy coś z liściem. No chyba nie, bo to jakaś świąteczna lampa jest. Są jakieś takie dziwne abażury. Żuchy, żuchy, abażuchy. Ewentualnie tylko ten krótszy taki. Halo, krótszy mówię. Taki klasyczny. Kanciaste słodkości mogą być jeszcze. Ale są jeszcze te kosze, co mamy w sypialni też na przykład. Ewentualnie taki na łańcuchu ala coś. To jest trochę za długie. No i takie sulani, ale one to trochę zbyt nowocześnie jak dla mnie wyglądają do tego klimatu, który tu mamy.
O, też są też ładne, tylko też takie strasznie długie. Kuliste lampki na suficie balkon. Ej, a gdybyśmy powiesili lampki, spróbowali powiesić lampki takie, wiecie, że tu na tym, takie gondole, ale nie wiem, czy to się w ogóle... Coś ten deseń, tylko niekoniecznie gwiazdki. Bicie, rozumicie, co mam na myśli. Takie o. Mamy w ogóle coś godnego uwagi na ścianę? Niespecjalnie. Papierowe lampiony. Z takich tu w ogóle niewiele mamy, co to jest. Klapki. Ze klapki powiesić. Ze świeczkami jest problem ogólnie, bo świeczek jest niewiele takich, które by się nadawały i nie zajmowałyby pół. Nie zajmowałyby pół stołu. To jest ładne. Te mi się też podobają. Tylko to może prędzej gdzieś tu na przykład. Wiecie, tak o, na ziemię. Tak pomiędzy na przykład, nie? Można by wsadzić. Co to jest? Ojej. Mały punkt świetlny. O! A to jest szałwią, takie do okadzania. To muszę pamiętać. To jest też ładne, ale duże. Możemy sobie kryształek walnąć. Lampki w butelkach też są za duże. To Kagemi, siemanko. Tam powinny być takie lampki, klapki z Sulani. No, były, były. Tu jakby z zestawem do herbaty. To też jest spoko, tak wiecie, tu pomiędzy gdzieś włożyć. Mam wrażenie, że te świece są po prostu strasznie duże wiecie, w porównaniu do stołu ogromnego, który mamy. A też chyba jak się postawi na środku, to oni już potem przy tych miejscach nie zjedzą, nie? Może kadzidło w kształcie kwiatka. To jest to, co na górze było. Chyba to, tak? Ty mówisz? To masz na myśli? Czy to... No tu jest takie małe. Biała lilia, świeca. To jeszcze coś innego miałeś na myśli. Też jest ładne. Takie... etniczne, nie wiem jak to powiedzieć. Z Bliskiego Wschodu. W ozdobach powinien, na zewnątrz masz świecącego kwiatka. W ozdobach na zewnątrz mam świecący. Mam też duszka. Mam wstawić duszka. O, patrzcie, a tu w lampkach na zewnątrz są takie girlandy. Nie wiem, czy to w ogóle świeci. Chyba nie bardzo. Przynajmniej nie wygląda, żeby świeciło. Takiego. Albo dynki. Też jest spoko. W sumie takie to z tą serweteczką. I możesz zapalić i wtedy daje nastrojniki różne. Zewnętrzne to trzecia zakładka. To te. Dobra, to jeszcze coś. O, jakie ładne. Uliczne. Czekajcie. Świecący kwiotek. Świeczka zapachowa przeciw owadom. To jest znowu takie to. To są też takie lampeczki. O.
No ten średni, jeśli to jego miałeś na myśli, to taki bardziej na trawnik. Bez ile ta... O Jezus Maria, dobra. To jest całe drzewo. Czym się różni to od tego? Aha, kolorem. Okej, śmiesznie. Więcej nagrobków. Dobra, poczekajcie. Ja bym na chwilę wystawiła to. Potem sprawdzimy sobie te ozdoby, dekoracje, tak? To pewnie będą jakieś takie dekoracje. Tu w ogóle ile rzeczy. A może wpiszemy kadzidło? Nie przestawię i szafek. Nie ma kadzidło. Kadzidełko. To. Zakładam, że to o to chodzi. Też możemy sobie rzucić kadzidełko. Może w jakimś innym kolorze, może żółte. By je tak trochę. Czerwone? By je tak trochę odróżnić od tych jasności tu. Zrobimy tak. Weźmiemy sobie tu. To sobie rzucimy na środeczek. Dajcie to oświetlenie. Zróbmy sobie ciemno. Zróbmy sobie jeszcze raz ten obiekt. Wybierzemy jakieś lampiony. Czy ja w ogóle mogę coś tu na tym oknie postawić? Czy to się nie będzie dało? Pewnie jakbym zrobiła tak, bo nie tak. Tak, może. Trochę chyba lewituje za bardzo. Trzeba dopasować wielkością, żeby to się zgrało. Wiecie, żeby taki klimat tu chociaż dawało, nie? Chociaż nie wiem akurat, czy te białe to był dobry pomysł. Może zielony? Przesunąć trochę tu. Dają bardzo mało tego światła, no ale. Chociaż ja wiem, czy tak mało. Idzie mi to stąd. Jaki dają klimacik, no? Możemy tu jeszcze faktycznie może dostawić jakieś takie, nie wiem. O, jakieś świeczuszki. Proste. W ogóle to moderatorzy przepracowali w 4 pakiet słodkiej niespodzianki Katy Perry. O, proszę. Mnie się podoba, że w czwórce można grać rzeczami z The Sims średniowiecze. Widelca sobie w oko raczej nie wbiją, co nie? Z lodu i ognia. Ojej, jakie śmieszne.
To jest śmieszny taki zestaw. Patrzę, czy jest coś mniejszego od tego, co tu mamy postawione. Że ewentualnie taki kwiatuszkiem. O. Jeszcze sprawdzimy kolory. A, to tylko świeczka się zmienia. Dajmy czerwoną, będzie pasowała do tego. Tak, i tu po prostu przesuniemy. Do tyłu. No i chyba może być. Tak, teraz zrobimy tak. Wyłączymy to. Tu zapiszemy jeszcze. Aha, miałam jeszcze drzwi wstawić najpierw. Wrzućmy tu jakieś drzwi wejściowe. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jakie mają być drzwi wyjściowe w tej chałupie. Więc potrzebuję waszego wsparcia, skoro przeszliśmy w klimat faktycznie wyspiarski. To może jednak zrobimy takie przesuwne. Te to trochę słabo bronią. Jakoś mam tak... Nie wiem, trochę mnie gryzie, że... Są szpary w drzwiach. Może takie? Gdzieś też trochę zbyt... Właśnie mi to do tych okien nie pasuje, nie? Takie. Pojedynczych też średnio. Nie no, najgorzej. Może takie. Kolorystycznie chyba będą pasować. Toporne się wydają. O, Mr. Mikey! Dzięki bardzo za subka. O, masakra, jak mi miło. Za pomocą Prime'ika. Ktoś przeportował rzeczy ze średniowiecza. No! I wyglądają naprawdę dobrze. Te szklane chyba najlepsze. No, dość nie tego się boję, że te będą najlepszą opcją. W sensie teoretycznie możemy jeszcze zrobić w tę stronę, żeby było jakby do środka, nie? Ewentualnie, wiecie, tą stronę.
Jeszcze brzeg muszę wykończyć, czekajcie. Nie to, nie to. To jest to, to o to chodzi. Tylko co ja tu używałam? Jakieś flagi można puścić. Okej. Tego chyba? Nie tego. Tego? Tego chyba. O. O, dobra, jest. Dobrze, wrzuciliśmy drzwi. Spróbujmy. Nie to. Spróbujmy wytestować, czy któryś z człowieków może tu podejść. I czy przejdzie, i czy usiądzie na każdym krześle, nie? W ogóle jakie to pomieszczenie jest dopieszczone w porównaniu do reszty, masakra. Te z 4,5 roku też ładnie pasowały. Spokojnie, patrzcie. Ciekawe, czy przejdzie tędy. Daliśmy radę. Będzie. Będzie moc. Dobrze, słuchajcie, zrobimy tak. Zapisuję grę. Robię przerwę, restartujemy, zobaczyć, czy rachunki zaskoczą. No i wracamy do budowania pokoju dla dziecka.